dzwoni. Rozpoznanie. Stop. Nun, wykonaj rozpoznanie, wrzuć do formacji. Heczki do wszystkich jednostek, zbiórka w punkcie RV, odbiór. Heczki przyjął bez odbioru. Pociągniemy panowie, pociągniemy. Do przodu troszkę, o. Ciasno formacji, ciasno. My nie będziemy za dużo brać udziału w walce. No, tu mieć odbiór. Skosza? No, jak tam sytuacja, odbiór? Wracam, sprawdziłem, skorze na zachód, jest no, czysto. No to jest chyba na długim, a on ma tylko krótkie. Słuchaj na brzeg. Na skraje lasu do przodu. Niezalarmowany. Przed nami 2-1-0. Nasi. Nie, 2-1-0. RPG. 50 metrów, nasz. Niezalarmowany, nie nasz. Potwierdzam. Nasz. Nie potwierdzam, na Staw. Pewno wróg. Na tak, wróg, widzę. Rozwijać linię. Niezalarmowany. Mam tego po lewej w celowniku. Powolutko do przodu, na stojący. Przyjął. Gdzie masz tego wroga? Nun, widzisz tego po prawej w czapce? Jest niezauważony na razie, trzymaj go na celowniku. Nun, trzymaj go na celowniku. HQ do wszystkich drużyn, mamy wroga obok siebie. Jest to przeciwnik RPG, otwieracz ogień do przeciwnika. Ognia! Do wszystkich drużyn, zabezpieczyć teren, opatrywać rany. Medyk! No nas trzeba ubezpieczyć. Ubezpieczam medyka. Czekaj, póki co zatamuję go. Wezwijcie tu medyka póki co. HQ do drużyn potrzebny jest medyk na lewej flance. Krwawienie zabezpieczone, potrzebujemy medyka do Nuna. Jest ich tutaj przynajmniej trzech martw. Może uda mi się go. Cztery. HQ przyjął bez odbioru. Nie mam morfiny. Nie mam medykamentów. Dobra, zatomować krwawienie, osłanie. Medyk, zajmij się tym, Nunem. Okej, dzięki. Dostał już bandaże, morfina, medkit. I prawdopodobnie defibrylacja. Pierwszy tutaj na froncie, cofnij się trochę do tyłu. Jakieś 5 metrów. Dzięki. Lewa flanka jak? Meldowa. Czysto po lewej. Przyjechał. Medyk, z jakiej drużyny jesteś? Z Charlie, okej. Okay. HQ do Alfa i Bravo. Zabezpieczcie skraj lasu w kierunku.
kop. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Ubezpieczajcie teren, zabezpieczajcie pozycję, eliminujcie kontakty według uznania. Odbiór. Masz medkit? To może... Mnie to wystraszyło to, że nie mam medkitów, no. Dobra, ale jest. Tam trudno. Do tamowania wystarczy. Gotowy zachować? Poruszamy. Nun, wykryłeś coś z przodu? Chodźcie do przodu, jeszcze chwilę. Nun, wygryłeś coś? Nie, czysto. Nic w tych zabudowaniach nie zauważyliśmy. Ani w okolicy, tak naprawdę. HQ do wszystkich drużyn. Delta i Charlie razem z KHQ udajemy się bezpośrednio do fabryki, do punktu COP. Odbiór. No, ruszaj. Prosto do COP. Prędko, szybko. Rozumiem. Drużyna, ruszamy. Formacja stop. Kontakt. 180 patrol 250 metrów niezaalarmowani. Trzy osobowy w tym RPG. Rozwinąć linię na prawo, lewo ode mnie. Mów fabryk. Przyjęła, wszyscy do fabryki. Spryt. Drużyna, zabezpieczyć parter, tutaj środek budynku i wejścia, wyjścia z parteru. Rozłożyć się, no, rozdysponuj ludzi. Przyjąłem. Stawiam bramę. Wszystkich jednostek, wszystkie jednostki do punktu COP, COP, odbiór. Parter, czy on sprawdzi cały budynek? Parter, tylko parter. Dobra, Mike, Mariusz, południe, zachód. Pozostani. Delta, ubezpieczyć pierwsze piętro. Charlie, ubezpieczyć dach. Odbiór. Południowy zachód. Utrzymać budynek za wszelką cenę. Odbiór. Płaca się jeszcze trzymać tłumiki? Tłumniki można ściągnąć do wszystkich jednostek. Tędy na dach można wejść. Sprawdzić dokładnie. Chodź. Budynek, bo tu widzę, że ktoś jeszcze się odzywa tutaj. Mówię do dowódców drużyn. No, rozporządź ludzi, żeby sprawdzili parter jeszcze. Weź jednego, żeby sprawdził. Jestem w trakcie sprawdzania. Przyjęła. Co to właśnie strzela? Brawo. Pierwsze piętro. Da. Jeżeli macie kontakt z BTR-em, wyszczelcie w kierunku jego rakietę. Odbiór. Tu są schody. Alfa, idźcie kurwa i zabijcie tego BTR-a. Tutaj schody. Tu schody. Pierwsze piętro. I tutaj. Heczki do wszystkich jednostek. Bez pozwolenia do przeciwnika z bronią. Odbiór. Patrz, możecie być poza kompleks, tylko uważajcie, jeżeli macie lepszy zasięg poza kompleks. Tutaj heczki, nie wychodzić poza kompleks, zachować budynek. Odbiór. No wyruszamy na dach. Wyruszajcie, suki, i zdejmij ten pierdolony BTR, okej? Podchodzę z południa.
zgłoś. Jedynka zgłoś. Kto wołuje? Kto wołuje? Mariusz, wywołuje. Potrzebujemy medyka na kwarter środek. Środek budowy. Koprek jest ciężko ranny. Ja będę robił zebranie dowódców drużyny na piętrze. Zrozumiałem, a południe i zachód obstawione, z tego co wiem, południowy zachód, czyli prezes obstawiony już przez inne drużyny. Obejdź, jeżeli będziesz potrzebował kogoś do pomocy, jakąś drużynę powiedz. Wciągać się czy... Ref, potrzebuje medyka. Wciąguj się głębiej. Wszyscy z takim uwielbieniem po kolei wyskakują z zaplesów i włożą celowników. No właśnie, żebyś ich postrzelił. Będziemy mieli więcej amunicji po nich. Masz rację. I to jest pozytywne. Następnym razem to zrobię. Mamy bunkier po lewej, po mam. Co fajne? Jest w przejściu budynku. 220. Granat. Już tam nie żyje. Jest amunicja do podziału po kimś, czy nie? Jest.
wielką chętnią podniosę. Czemu to jest tam? Nie wiem. Co się tam pod stało? Nie, bike zepsuł. Kałasz, chyba w czerwonym budynku. Nie wiem, czy widzicie te smogacze. Cholera! Ten nasz żyje, czy nie? Sonę? Ty masz rurę. Tu się wypuszcza. Co? Szlak, granat! Okej, czy... Gleba Kane! HQ brawo, Sony próbuje zwyrzutnie, ale nie znalazł sobie. Kane ma drugą wyrzutnię. Kane dostał! Kane dostał! Son dostał. Son, masz medykamenty? Dostał przed chwilą, ja mam niewielką ilość. Właśnie do Kane'a się dostać. Dostał po przeciwnej stronie drogi. No. Tamuje Sona, jeżeli się coś uda. Ma złamane nogi. Dobra, Kane żyje, zawija. Ma złamane nogi. Dzięki. Okej. Okay. Podałem ci morfinę. Sprawdź się jeszcze, Kane będą... Kane jest nieresponsywny i ma połamane nogi, potrzebuję tu medyka. Nie wychylaj się, bo jest wzdłuż drogi. Son, przytul się do ściany i uważaj. Tak, co z... Kane żyje, ale potrzebny jest medyk, bo połamany jest przytul. A możemy go przesunąć? Okej, okay, osłaniam. Powiedz, tylko który kierunek. Twoja prawa. Tam osłaniam. Okej. Okay. Ja jestem. Masz go. Mam go.
Na północ od nas jest cała drużyna przeciwników. Ściągnąłem snajp. Jest tu oprócz nas ktoś jeszcze żywy. Tutaj konkretnie w tej okolicy. W sensie ukrętnie w... wzdłuż drogi. Za technikalami jeden przebiegł. Przebiegał na południe w kierunku po. Pewnie się szybko skonsultuję z mapą, to może. Nie, Alfa aż tak daleko punktu nie dostawała, więc. Żyjemy. Wydaje mi się, że ktoś może być na dachu tego szpitala. Tam słychać ciągle przeładowywanie. Kontakt jeden podchodzi wzdłuż płotku. Ruch? Jak są po lewej stronie drogi, te drzewka, on podchodzi wzdłuż nich, tam jest płot. Kto przyszedł? Będzie wybiegał na drogę teraz. Hej. Biega skubanie. Mike? No. Jak myślisz, da radę tutaj spod płotu do wrzucić granat na dach tego szpitala? Tego tutaj obok? Tak. No dać radę, tylko mi się wydaje, że nie wiem kto tam może być. To ciągle jest przeładowywanie, nie wiem czy to ten koleś, czy... Właśnie pytanie, czy to parli cały czas, że ma tam punkt, tak? No. Mogę pójść sprawdzić i szybko wrócić. To się wiąże z używaniem drabiny, nie? A co, drabinami jest coś nie tak też? Potrafią być bardzo żałosne, żeby łatwo. I powalił drzewo. Powalił drzewo upadając.